Ja muszę powiedzieć, że ta trasa w Starym Ogrodzie wydaje mi się, że jest jedną z fajniejszych z tych parków. Jest według mnie fajniejsza nawet jak w Leśniczówce, dlatego że jest płaska, równa, szeroka. Bardzo fajnie się to, myślę, będzie wam biegało. Niezła armia się szykuje. Cięcie będzie niesamowite. Pawiński się zjawił, dawno niewidziany na naszych imprezach. Myślę, że go tu dzisiaj chłopaki przeegzaminują. Co z jego formą, która stanowi wielką chyba tajemnicę. Na starter zgubił broń, nie wiem czy się biegło będzie. Także panowie, 27 października to dla was jest start obowiązkowy. Mini maraton, półmaraton, maraton nad zalewem. Jak się na mnie nie gniewacie, to zapraszam. Będzie to mój 100. maraton, także chciałbym was wszystkich widzieć. Po maratonie będzie spotkanie kameralne, na których też już wszystkich zapraszam. Spotkanie jest otwarte, także myślę, że będzie fajnie. Jak będziecie biegli po prawej stronie na wysokości linii startu, będzie też zegar elektroniczny. Możecie sobie, kto nie ma własnego czasomierza, rzucać okiem, żeby zobaczyć, jak jest oznakowany pierwszy, drugi, trzeci kilometr. Niestety nie ma czwórki i piątki, ale pierwsze trójki macie oznakowane. Czwórka oczywiście to będzie 100 metrów przed trójką. Jak biegniecie, to możecie zobaczyć. Cofamy się my do tyłu. Na miejsca, do dup. Panie, patrzcie, tym dziewczyną jeszcze mało biegania. Idą razem z mężczyznami na pierwsze kółko. Long, long ago, back when the ocean was on. We crawled out of the sea, so eager to breathe. We looked to the sky, and to the limits of our minds. We understand why all things die, how we came to be. Found a new home. Kozienice 92, biegiem zdrowia i Michał w białej koszulce 37, Michał Nowotnik, Mirek Polaski, Wojtek Czekaj, przebieg, brawo panowie, super. Jeszcze tylko 4 kółeczka w Jarek zostało wam. Jarek Wojtuniak, Jurek Korkowski, Michał Kryza, brawo. I Karolina, a co tu robi? Co robi tutaj? Proszę, zdziwiła się Karolina. Brawo, brawo, cztery kółeczka trzymać. Yeah.
to mówią, wejdźcie na to, wejdźcie na to, nie podbierajcie na to, brawo, 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 brawo. Trzy kółeczka tylko panowie wam zostało, a wyglądacie coraz lepiej, brawo. 9 minut w tej chwili minęło od startu, to jest 4.30 na kółku, które ma 1100 metrów, czyli biegają ci koledzy w granicach 3.55 na kilometr. Ci, którzy teraz przebiegli. Michał prowadzi dużą grupę teraz zawodników. Brawo. Karolina wyraźnie słabnie. Macie tylko 15 sekund do pierwszego straty. Jak się postaracie, to macie szansę go dogonić. Brawo, brawo. Trzecie kółeczko, dwaj Mateusze, brawo, 10.44, trzy kółka, to jest 3.300. To jest tempo na 10 km na 32 minuty. Brawo Michał. Brawo Łukasz. Brawo Andrzej. Jeszcze dwa. Brawo, brawo. Zbyszek, Zbyszek, Zbyszek zrobił już drugie kółeczko. Jeszcze tylko bo trzy zostały, a Heniowi zostały dwa. Thank you.
Brawo, brawo. Jeszcze tylko dwa kółeczka, 188 przebiega. A tu panowie mają jeszcze 3 kółeczka, 396 i 103. Brawo Marcin, jeszcze tylko 2 kółeczka. Drugi Marcin, wszystko po 2 kółeczka zostało. 2 kółeczka panowie jeszcze tylko. Idziemy, idziemy, brawo Grzesiu. Kółeczka. Jeszcze dwa kółeczka panowie. Brawo. Idziemy panie Mirku. Jeszcze tylko 3 kółeczka. Super. Jeszcze 2 kółeczka. Idziemy panowie, idziemy, bo tylko 2 kółeczka wam zostało. Super, brawo. Brawo, brawo. Panie tu wyraźnie przyspieszają, widzę, tak? 2 kółeczka panowie. 2 kółeczka tylko. Jeszcze chyba 2 kółeczka. Jeszcze 2 Edzio, jeszcze 2. A gdzie jest smoczek? I 2 kółeczka. 2200 przed wami. Mateusz kończy 4 kółko. Mateusz Kaczor, jeszcze jedno pozostało. Mateusz Dębski kończy 4 kółeczko, brawo. Dawaj, dawaj. Jeszcze tylko 2 kółeczka. Idziemy, idziemy, żeby was drugi raz nie zdublowali. Przekładamy się, Michał. Idziemy, idziemy. 2 kółeczka, panowie. Bardzo niewiele. 2200. Brawo, brawo. Idziemy, idziemy. 2 kółeczka, panowie. Bardzo niewiele. 2200. Brawo, brawo, Michał. Tak, jeszcze jedno wam zostało, a tu kolegą 2. 2 kółeczka jeszcze. Idziemy jeszcze. Jeszcze jedno, Łukasz. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Jeszcze jedno kółeczko, a tu koledzy jeszcze 2. Andrzej Leśniewski jeszcze jedno kółeczko ma. Tutaj koledzy jeszcze 2 kółeczka. Idziemy, idziemy. Jeszcze 2 kółeczka. Brawo, brawo. Henio, się zbliżaj, zostało ci jedno kółeczko, Henio, brawo, idziesz. Mówiłem, że Henio to młodzież pozostawia. Brawo. Brawo, brawo. Dwa kółeczka. Idziemy, idziemy, jeszcze 2 kółeczka. Zaledwie 2200, panowie. Przykładamy się. Został, mam zaledwie 2200. Uwaga, rodzice, patrzcie na te dzieciaszki. Przebiegają przed samymi nogami, przed samymi zawodnikami. 2 kółeczka. Marcin, jeszcze jedno. Idziemy, idziemy, tu z kolegą widzę, ładnie walczy, trzymajcie się. Kolega 113 ma jeszcze 2 kółeczka. A tu kolega Parski ma zaledwie jedno kółeczko.
Tutaj też koledzy wchodzą na ostatnie kółeczko za chwilę. Grzesio również. Jedno kółeczko, panowie. Dla was tylko. Jedno. 1100 metrów jeszcze tylko. Brawo. No i Mateusz, oklaski dla Mateusza Kaczora. Brawo. Brawo, Mateusz. 17 minut 42 sekundy. Warto zapamiętać ten czas, żeby odnosić kolejne do wyniku Mateusza. Biegniemy. 1, 2, Zbyszek 2. Mateusz, numer 2, Mateusz Dębski, mistrz Polski w młodzików. 2000 metrów, drugi. 18,02. Biegniemy. Jeszcze jedno kółeczko. Biegniemy. Jeszcze tylko dwa kółeczka. To, panowie, zostało wam jedno. Brawo. 7-6, Wojciech, czekaj. Brawo. Super. Spokojnie, Bartek. Spokojnie. Brawo. Bartek kończy. Super. A tu Andrzej jeszcze jedno kółeczko. Jedno kółeczko, panowie. Przyłóżcie no się trochę. Biegniemy. Michał kończy. Michał Jagiełło na mecie. Numer 47. Jeszcze dwa kółeczka dla pana. Biegniemy. Jedno kółeczko. Mirek holowany przez Karolinę. Nie wiem, czy nie zdyskwalifikujemy. Jeszcze jedno. Łukasz kończy, Pawiński z numerem 7. Brawo. Tu jeszcze jedno kółeczko. Biegniemy. No i 8-1 kończy. Brawo. Jeszcze. Andrzej kończy, Leśniewski, numer 104. Brawo. A panowie jeszcze jedno. I Henio Gołąbek. 4-4. Brawo, Henio. Piękny finisz. Tych dwóch dżentelmenów, co przed chwilą kończyli, Andrzej Leśniewski i Henio Gołąbek, to są dwaj goście kategorii M50. Proszę bardzo, ilu młodych chłopaków jeszcze na trasie? I to młodych, którzy trenują w klubach, co prawda może nie biegi długie, ale trenują lekko atletykę i ci dwaj panowie pokazują, że w wieku powyżej 50 lat można pięknie wytrzymałość kształtować. Numer 100 ukończył. Jeszcze dwa, Mireczku, jeszcze dwa. Tu panu zostało jeszcze jedno i panu podziękujemy, ale jeszcze jedno. 185 kończy, brawo. 54. Uwaga, Marcin Gałek, co za finisz. Brawo, Marcin, super, pięknie. Jeszcze. Jedno kółeczko dla większości. Jeszcze jedno kółeczko dla większości. Dla mniejszości zostały dwa. Tutaj numer 1, 2, 4. Idzie jeszcze na jedno kółeczko. Jeszcze jedno kółeczko. A 188 kończy. Brawo. 48 też kończy. Brawo. Super, patrzcie, jaki tutaj finisz jest. Brawo. 51. Gdybyś tak wcześniej biegł, to byś może wygrał. Brawo. 8, super. Kończymy. Lub biegniemy jeszcze jedno kółeczko. Grzesio kończy, pozostali biegną. Brawo. Inga Brzoszkiewicz poza konkursem. Mało się dziewczyny nabiegały. Witek, jeszcze jedno, brawo. No i kończy Rafał Wojtuniak. Uwaga,
kapitalny finisz, odsłaniamy zegar, 22:14 sekund i kolega Kurka kończy, 22:18, jeszcze jedno kółeczko, brawo. Idziemy, idziemy panowie, do końca walczymy. Super, uwaga, bo tu finisz. No, przez zaskoczenie, 58 wystartował, pięknie. Brawo, brawo. Jeszcze jedno kółeczko, super. Te wszystkie czarne koszulki, takie z tymi elektronicznymi czasami niewydrukowanymi, to taki mały lansik oczywiście maratończyków, którzy biegli tydzień temu w Warszawie. Tomek nie założył, bo się wstydził chyba, ale że nie startuje. Brawo Wojtek kończy, brawo, brawo. Edzio, brawo. Brawo, brawo, numer 132 ukończył. Biegniemy, biegniemy, 8-8, Marek Luźwik, 6-1. 7-8 Andrzej Połoński, brawo. 128 Sebastian Orlik kończy, brawo Sebastian. Odsłaniamy zegarek, odsłaniamy tam dzieciaki ten zegarek, odejdźcie od zegara. Odejdźcie od zegara. Brawo, brawo. No i kończy Karolina, ale nie dobiegła do mety, wycieńczona, tutaj finisz, Zbyszka wzięli z lewej, z prawej, a Zbyszek ma jeszcze jedno tylko, brawo. Mirek Morawski ze 101 kończy, kończy również 291, kończy 37, Michał Nowotnik, tutaj z numerem na nodze, trudnym do odczytania, kończy kolega. Ale sędziowie wszystko wychwycą. Dariusz Goździk ukończył. Jerzy Borkowski. 18. Tu z kolegą przez cały dystans 72 przebiegli. Zgodnie do samego końca. 3-4-3 kończy małolatek. Brawo. Brawo, brawo. Nie przechodzimy, kto skończył, prosimy o poruszanie się po trawnikach. No tutaj zmęczeni zawodnicy ostro finiszują. Brawo, Jarek Wojtuniak kończy. Brawo, brawo. Tutaj jeszcze w to trzy, jeszcze tylko jedno kółeczko, zaledwie 1100 metrów. Brawo. I Rafał Kryza, 1.99. Brawo. Finiszujemy panowie. Niektórzy kończą, niektórzy jeszcze jedno kółeczko. Odsłaniamy zegar z czasem, odsłaniamy tutaj zegar, bardzo proszę. Brawo, brawo. I Michał Orlik ukończył. Kto ukończył, schodzi na trawnik. Nie kręcimy się po tej ścieżce, po której finiszują zawodnicy. Jeszcze niewiele. Uwaga panowie, nie przebiegamy przez trasę biegu. Jest ci zimno. Wszyscy, którzy dotychczas ukończyli bieg, kończyli w granicach przed chwilą 26 minut. Przy dystansie 5500 to jest wszystko poniżej 5 minut znacznie na kilometr, więc to jest tempo, które no nie uda się tak uzyskać wychodząc, zakładając dres bezpośrednio i sobie przebiec 5 km w takim tempie. To tak tylko się wydaje dla osób, które nie biegają, że to jest takie sobie spokojne bieganie. To naprawdę wymaga sporego przygotowania i sporego wysiłku, żeby w takim czasie ten dystans pokonać. Nawet niekiedy obserwujemy czynnych zawodników, którzy mają przerwę w karierze biegowej po jakimś okresie 2-3 lat, zaczynają biegać. W maratonie berlińskim ostatnio startował Bogusław Mamiński, były wicemistrz Europy,
biegu na 3 km z przeszkodami i ustanowił życiówkę w Berlinie 2 godziny 58 minut. Ktoś, który biegał poniżej 8 minut 3 km, biegał 8 z kilkunastoma sekundami, 3 z przeszkodami. Brawo! Witek kończy, a Mirek jeszcze jedno za karę. Brawo, brawo! Mirku, jeszcze jedno. Uwaga, uwaga, bo tu jeszcze finiszuje 8-7, brawo, super. I tu kolega kończy, 28 minut. Ukończył przed chwilą numer. Jeszcze mamy tylko kilku zawodników, a trzech na trasie. Brawo, brawo. Numeru startowego nie widzimy. 183 po wojskowemu, jak ma patrolu. No i brawa dla Zbyszka. Szczególne, od niedawna biega. Spokojnie, majestatycznie, ale ciągle do przodu. Brawo, Zbyszek. Tutaj małżonka już sesję fotograficzną dla ciebie szykuje. Zdjęcia będziesz miał na pewno najładniejsze z całej tu grupy. Brawo. Super. Brawo, brawo. I 103 kończy. Oklaski, panowie, panie. No co tak cienko. Kolegę wcale nie mniej wysiłku kosztowało, a myślę, że może więcej niż ci, którzy przybiegli parę minut wcześniej. Tu nikt nie przebiegł tego dystansu, jak to się mówi, za darmo. To trzeba było wypracować. Każdy na miarę swojego przygotowania, swojego wieku, swoich możliwości. Ale zapewniam, że każdy starał się pobiec jak najlepiej, jak najszybciej i walczył, jeśli nie z konkurencją, to z samym sobą, żeby ukończyć z jak najlepszym czasem. I tutaj dla pana chyba, który jest najstarszym uczestnikiem dzisiejszej imprezy, panowie młodzi, popatrzcie, jak się biega
że można biegać, pięknie finiszować. Brawo dla pana, super. Jeszcze parę metrów, no. Brawo. Brawo, brawo, pięknie. Proszę bardzo. I zegar pokazuje 32 minuty 20. To jest poniżej 6 minut każdy kilometr. Przypominam, że 5500 jest dystans, czyli przy 6 minutach to byłoby 33 pełne minuty, a mamy 32-30 wynik kolegi, który przed chwilą przebiegł. Został nam jeszcze chyba Mirek Korsz na trasie. I za chwilę będziemy dekorowali dzieci. Jeszcze tylko ostatni chyba zawodnik, kolega Mirosław. Gorące brawa dla Mirka. Brawo Mirek, super. Najtwardszy zawodnik dzisiejszej imprezy. Mirosław Korcz, Jednia Letnisko. Ktoś, który bardzo, bardzo pomaga przy organizacji wszelkich imprez, służąc nieodpłatnie swoim transportem. Nigdy nikt nam jeszcze nie odmówił, dlatego szczególnie ciepło go tu witamy, bo rzadko startuje. Brawo Mirek, ale ostatnio w Wilnie Mirek się przełamał i 10 km pobiegł, nawet ustanowił życiówkę.